Kiedy przekonałem się, że da się żyć bez alkoholu, że jest to możliwe, patrzyłem na ludzi, którzy nie pili, których spotykałem na swojej drodze. Z jednej strony ich nienawidziłem, bo nie wierzyłem, że to się da zrobić, a z drugiej strony zazdrościłem jednej rzeczy. Wiesz czego? Mieli takie spokojne, pogodne gęby, uśmiechnięte i byli tacy spokojni, a ja byłem jeden wielki kłąb nerwów. To jest straszna rzecz, wiesz. Ja byłem tak rozdygotany, kiedy przestałem pić. Ja nie wierzyłem, że to się skończył. Słucham? Kiedy ten dygot się skończył? U mnie to trwało sporo. Chyba z rok, wiesz. Dlatego, że ja naprawdę nie wierzyłem, że to się da, że to jest możliwe. Ja pamiętam, jak przyjechał taki facet, który nie pił 16 lat do nas, do Polski, to ja poszedłem go pomacać, czy on jest żywy, czy to jest możliwe. Wtedy, wiesz, wydawało mi się wiele rzeczy niemożliwych, no bo nagle się okazało, że tak, jak nie będę pił, to jak ja mam pojechać na urlop? Ola, no jak można pójść na koncert jazzowy i się nie napić? Na balangę. Wejść do kawiarni, na balangę, na Sylwester, urodziny, imieniny. Dzisiaj się mogę z tego śmiać, ponieważ wiem, że to się da zrobić, ale wtedy wydawało mi się niemożliwe, tak samo jak większość ludzi, którzy pije, mówiłem, że no przecież wszyscy w tym kraju piją i wszędzie się pije. Otóż chcę ci powiedzieć, że nie wszyscy piją i nie wszędzie się pije, ale żeby to zobaczyć, to trzeba troszkę oko otworzyć. I to był fajny rok, bo to był, wiesz, 92 rok. Zaczęły powstawać komercyjne stacje radiowe, wiesz. Jeszcze wtedy wszyscy na wariata nadawali, nikt nie miał koncesji, wiesz. I zacząłeś wtedy pracować w radiu. I tak, i wtedy poszedłem z ulicy po prostu, wiesz, i poprosiłem, powiedziałem im, że jestem alkoholikiem, że nie piję. I że masz taki pomysł. I że chciałbym tak powiedzieć ludziom, wiesz, no, patrzyli na mnie jak na wariata, to jest w ogóle, wiesz, popelina, bo z tego, co pamiętam, co do mnie dotarło, to szefowie stacji kazali spuścić mnie ze schodów, bo powiedzieli, jakiś wariat tutaj przyszedł, wiesz. No dobra, ale jakoś się udało. Udało się, dlatego że trafiłem, wiesz, oni spuścili mnie po brzytwie na Michała Olszańskiego, dziennikarza Trójki. Dziennikarza z prawdziwego zdarzenia. I dziennikarza wtedy, wiesz, Radia Kolor, w którym zaczynałem. I Michał dostał za zadanie, żeby mnie spuścić po brzytwie, tylko tak delikatnie, ale ponieważ Michał jest mądrym człowiekiem, i jest takim zwierzakiem radiowym, wiesz, no to umówił się ze mną na 5-minutową rozmowę, która trwała ponad 2 godziny. I jak weszliśmy na górę i szefowie stacji zapytali, no i co, Michał? Michał powiedział, robimy audycję. A oni zapytali, kiedy? A Michał powiedział, choćby zaraz. Już. Tak. Jaki jest najlepszy czas na twoją audycję? Między 21 a 23. W niedzielę. W niedzielę? Oczywiście, że tak. A wiesz, dlaczego w niedzielę? Wejdź na stronę, to przeczytasz sobie, na moją stronę. Wiesz, na czym polega numer? Niedziela dla ludzi pijących to jest koszmarny dzień. Niedzielny wieczór, Ola. Dlaczego? Najpiękniejszy jest piątek, bo jest weekend. W perspektywie można sobie spokojnie 2 dni pochlać, nie? Ale przychodzi ten niedzielny wieczór, jutro trzeba iść do pracy. I nagle człowiek siada i zaczyna się zastanawiać, co zrobił w ubiegłym tygodniu, a czego nie zrobił. Co mnie czeka w tej pracy? Rozumiesz? Czy ja jeszcze mam tę pracę? Rozumiesz? Nagle okazuje się, że trzeba jakoś podsumować ten tydzień i to jest straszne. Ponieważ ja mam takie dziury, ja mam takie luki, ja nie pamiętam niczego, co się działo w ubiegłym tygodniu. Ale to jak można pracować w takim stanie umysłu? Czasami się udaje. Dzisiaj coraz, bardzo mnie to cieszy, że dzisiaj coraz mniej się udaje, ponieważ dzisiaj pracodawcy, wiesz, no stawiają trochę inne wymagania. Stąd myślę sobie, następna sprawa, że coraz młodsi ludzie zaczynają się leczyć. Mnie wtedy serce rośnie, bo przychodzą, wiesz, na leczenie ludzie, którzy mają po 20 parę lat i już się nie wyrabiają w tym wyścigu szczurów. Jakie są najczęstsze powody stania się alkoholikiem? Wiesz, wielu ludzi chciałoby, żebym powiedział, że to jest choroba dziedziczna. No bo wiesz, tatuś był dziadek, pradziadek. W moim przypadku na przykład nie jest dziedziczne. To jest bardzo proste do wytłumaczenia, jak wszystkie uzależnienia. Nie dajesz sobie rady z własnymi emocjami.
wiesz, nie wyrabiasz się. Nie jesteś w stanie wyrobić się w tym wyścigu szczurów. I nagle trafiasz na jakąś substancję, która powoduje, że przez sekundę czujesz taki speed. To może być gorzałka, to mogą być narkotyki, to może być seks, to mogą być zakupy, to może być żarcie. Rozumiesz, o co chodzi? Mechanizm uzależnień jest taki sam. Nie radzę sobie z emocjami, muszę znaleźć coś, co mi te emocje wyciszy, przynajmniej na chwilę. A potem to już jest... spirala. To już jest samonapędzająca się maszyna. Krzysztof, najbardziej dramatyczna historia, jaką usłyszałeś podczas prowadzenia swoich audycji? Słyszałem ich mnóstwo. Ale taka, która tak mi na szybko przyszła do głowy, to jest bardzo często w trakcie audycji. Nie dzwonią ci, którzy są zainteresowani, bo oni są na ogół już pijani, wiesz, o tej porze. Ponieważ znowu, jak ci powiedziałem, jest to niedzielny wieczór. Oni nie wytrzymują tego napięcia, wiesz. Mhm. Nie wiem, czy mam tę pracę, czy jej nie mam, co zrobiłem, czego nie zrobiłem. A, napiję się, rano będę myślał. Rano jest kac i znowu, wiesz, jakoś trzeba przetrwać. Więc na ogół dzwonią matki, żony, kochanki, wiesz. Panie, niech pan pomoże. To ja pytam, to ty pijesz, kobieto? Nie, nie, to mój mąż. Albo mój, kto, wiesz, znajomy. I któregoś dnia siedziałem w radiu i zadzwoniła do mnie pani i powiedziała, niech pan mi ratuje dzieciątko. Dzieciątko. No to sobie pomyślałem, kurczę, ale wiesz, z głosu wydawało się, że pani jest taka wiekowa, więc zapytałem, ile to dzieciątko ma lat? 50. No dobrze, aż za co on pije? No to pani mówi, no ja mam emeryturę. Ja mówię, a dzieciątko nie pracuje? Nie, w życiu jeszcze nie pracowało. 50-letnie dzieciątko, nie? Ja mówię, pewnie po pijaku czasami bije. Na co pani mówi, tak, ale rzadko i zawsze otwartą ręką. Łaskawy naprawdę, chłopak. Łaskawy chłopak, no. Wiesz, ja mógłbym ci mnóstwo takich historii opowiedzieć. To jest straszne, bo stąd między innymi wprowadziłem pewne zasady w tej mojej audycji. Zanim w ogóle zaczynam rozmowę z ludźmi, podaję zasady. Podstawową zasadą jest to, że nie rozmawiam z nikim, kto jest pod wpływem alkoholu albo jakichś prochów. A zdarzają się? Oczywiście. Tylko, że wiesz, ja pracuję od lat z tym samym realizatorem. Dobry duch tej audycji. Beata Wolska, zwana Rudą, która, tak jak ja mam nos jak wyżeł i wyczuję gorzałę, wiesz, z kilometra, tak Ruda już nauczyła się. I chcę ci powiedzieć, że przez tych 17 lat, kiedy pracujemy razem. Dwa razy udało się ludziom, wiesz, przemycić na antenę. Ruda się nie zorientowała, są na bańce. No ale to wiesz, to nie jest zły wynik. Pytali mnie kiedyś szefowie mojego radia, dlaczego nie chcesz rozmawiać z ludźmi, którzy są na bańce? Wiesz, to byłoby takie mięso, takie żywe było. Ola, ja jestem alkoholikiem. Ja nie jestem królewna Śnieżka. Ja jestem alkoholikiem, w związku z czym pamiętam, jakie mądre rzeczy wygłaszałem, kiedy byłem na bańce. I ja nie chcę takich bełkotów. Jak ja bym chciał słuchać takich rzeczy, ja bym do knajpy poszedł. Ja rozmawiam z ludźmi o tym, jak poradzić sobie w tym nowym życiu, bo to wcale nie jest takie proste, wiesz. Tak jak wchodzenie w alkoholizm jest procesem, który trwa, tak wychodzenie jest procesem czasami dłuższym i trudniejszym. I ludzie przestają pić i nagle okazuje się, że nie bardzo potrafią żyć. Czy można sobie samemu pomóc, czy jednak trzeba mieć kogoś bliskiego? Znaczy, wiesz, czy da się samemu wyjść? Co jakiś czas dostaję taką informację, a ja sobie daję radę sam. Otóż ja ci powiem tak, ja w to nie wierzę. Znaczy, można nie pić na czymś takim, co my nazywamy, mówię o moich przyjaciołach trzeźwych, dupościskiem, wiesz. Uprę się i nie będę pił. Znałem ludzi, którzy teraz już Esperalu w Polsce nie ma, ale którzy zaszywali sobie na zakładkę Esperal, wiesz. Jeszcze jeden się nie skończył, już ten drugi wszywali, jeszcze ten drugi się nie skończył, już trzeci. Mieli zadek pocelowany, wiesz, jak Rzeszoto. Po 20 jest... Można, tylko że nie bardzo rozumiem, po co. No po co samemu się męczyć? To jest bardzo ciężka sprawa, no. Ja znam wielu ludzi, którzy nie piją od tak, bo się zaparli, ale to nie na tym cały widz polega. Ola, przestać pić tak naprawdę każdy głupek potrafi,
bo albo szyję sobie esperal, albo, wiesz, mówię, nagle mu zagrożą, że go wyrzucą z pracy, że, wiesz, przestanie pić. Tylko, że, wiesz, cały widz polega na tym, że tu musi nastąpić przekrętka. I ta przekrętka sama z siebie nie nastąpi. Do tego potrzebna jest albo profesjonalna terapia, albo jakieś wspólnoty samopomocowe, a najlepszy efekt daje połączenie tych dwóch rzeczy. A co sądzisz o ustawowym ograniczeniu sprzedaży alkoholu? Czy to w ogóle ma jakiś sens? Niczego nie zmienia. Niczego nie zmienia. Nie. Poza tym, wiesz, jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym, żebyś ustalił. Ja nie jestem wrogiem alkoholu. Zawsze mówiłem, że to ludzie wymyślili dla ludzi. Tylko dla ludzi zdrowych. Ja jestem chory, więc ja alkoholu nie używam. Ale nigdy w życiu nie powiedziałem na przykład w mojej audycji: ludzie, nie pijcie. Spaliłbym się ze wstydu, gdybym coś takiego powiedział. No jak można ludziom pyszno takich zabraniać? No? Ale sam już sobie zabraniasz. Nie, ja sobie nie zabraniam. Nie? Nie. To pięknie to kiedyś określiła doktor Ewa Wojdyło w mojej audycji. Powiedziała: wiesz, Krzyś, ja uwielbiam krewetki, ale mogę bez nich żyć. Więc ja uwielbiam gorzałkę, ale mogę świetnie bez niej żyć. No. Cieszę się, że możesz bez niej żyć. Cieszę się, że byłeś u nas dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Zapraszam do komentowania tego odcinka Strefy Wolnych Myśli na forum, które znajduje się poniżej. Jeśli zaś chciałbyś skontaktować się z redakcją, pisz na adres strefa@wp.tv. Dziękuję i do zobaczenia.